jaki blond jestem. Pogadaliśmy sobie, także jeszcze raz siemaneczko, jedziemy, skoro świt 12 do Pucka, pokopać z Odynem i tam jeszcze ludzie mają dołączyć. Zobaczymy, co jest 5. Znaczy my wiemy, co tam jest PRL-owo, nie? No, ale jezioro zamarzło, później zobaczycie zdjęcie, jak duży Zbigniew był dzisiaj powalczyć o miejsce nad jeziorem na kopalni. Ale poległ. No ale poległ, 100 kilo jednak i 2 metry wzrostu nie dało rady z lodem. Zobaczymy się na plaży. Jest Jodyn. Ciśniemy na półwysep. Nie półwysep, na zatokę bardziej, nie? To jest na zatokę. Sorry memory. Jesteśmy. Jest Templar. Jest Odyn. Bez wykrywki rekreacyjnej dzisiaj. Nadzoruje nam. Tam jacyś poszukiwacze chodzą. Wbijamy się tutaj. Dzisiaj są zaślubiny morza, tak? Polski z morzem. 99. rocznica i tam są piosenki, śpiewają. Dużo ludzi jest. Jest sygnał. 5 dyszek. 5 dych, 90. rocznik. Wyskoczyło parę monet na brzegu. No, tu jest Templar, kolega, zwariat skład. I wytargałem jakiś samolodek aluminium i jest sreberko. Podejmiesz? Tutaj chcę nagrać ten kolczyk. Jakiś księżyc czy coś. Biżuteria wyskoczyła razem ze śmieciem, także super. Kolczyk widać, nie? Że... To kolczyk, tak, zapięcie było. No. Super. Idziemy dalej. Jest tutaj zatrzęsienie monet dalej. Tu chłopak z Lutusem chodzi, tu mu coś Odyn tłumaczył. Jest tych monet sporo. Wszystkich nie nagrywam, będziecie widzieli na podsumowaniu, że będzie cała pazucha ich. I jest kolejna PRL-ka 2 Zico. Co? Idę do Zbigniewa. Nie, dwie czaszki, dwa miecze. Teraz ja nie słyszę, co dzieje. Taki wisiorek pan. O! Ale czad. Trzy czaszki, dwa miecze. Ty, coś tu z tymi piratami jest nie tak. Zobacz, a tutaj jakieś... To są te Karaibów, tutaj jest na szagach, jak przypłyną. Super. Tam masz bardziej w lewo. Kolejny sygnał. PRL-ka. Odyn mówił właśnie przed chwilą, że same piątki mu wyskakują. Ktoś celowo nawrzucał. Idziemy w stronę mola. Bo tu jest PRL-owo. Zobaczymy, co się tam dalej kryje. Poza PRL-kami. Wpadł teraz sygnał z żaglówką. Jakiś medalik lub kolczyk. Nie wiem, co to może być. Ale ciekawostka. Jest Jadaś. A łyżka na to niemożliwe. A łyżka na to niemożliwe, no. Ty, no gancnoje. Fajno. Będzie jak do zupek znalazł. Czekaj, ja tu to ci pokażę ten medalik. Chyba medalik albo kolor. Jest kilka PRL-i później. Jest pierścień Atlantów. Sreberko, ale zgięty. Jest git. Jest Nokia. Jakaś Nokia. W połowie. Z wodą za wyświetlaczem. Ale wyświetlacz nieporysowany. Solidna firma. Szwedzka. I ten zbir mówił, że dzwonił jak go ten. No właśnie go namierzyłem, bo się zaświecił, nie? Na 60 centach. Dobra, to już takie ostatnie sygnały. Idziemy w stronę brzegu ze Zbigniewem. A ja mam coś takiego. A Odyn? Wow. Dziadostwo. Paka. No metal. Ja to... Takie buty. 2 grosze. Jest. Oddaję. Dobra. Nokia do odzyskania jak coś, nie? Jeszcze na odchodne 50 groszy nowożytne. No i cała kieszeń fantów. Także tak. Idziemy do brzegu. Idę do Odyna zobaczyć. Odyn też znalazł komórę. Oglądaj. O, ale jest, to jest smartfon. Ale chłopie nawet bez wykrywacza leżał sobie po prostu. Ty ma smartfon, to Samsunga jakiegoś. Nie, Motorola. To jest ulepszy. Zobaczmy co tutaj. 79, przepraszam. No jak to co? Zawleczka. Ale jest telefon. Jest, jest. My już jesteśmy w zbirowozie. Pakujemy się, jedziemy do garażu na podsumowanie, bo tutaj nie ma warunków, jest
duży parking załadowany, zawalony. Po co mają ludzie przychodzić i oglądać? Hello. Nie oglądaj. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy u Zbigniewa Dużego. Tak już o tym przed chwilą wspomniał, piątki go lubią. Ale to idzie wyczyścić, ja wam rzucę fotę, jak wyczyściłem. Ile mówię? 8 zł gdzieś, nie? Około 8. Ósemkę nastukał. I tak, takie zajazdy PRL-e to są tutaj. Że nie warto pokazywać. Odrzucamy od razu na kubkę to na bok. To są z wczoraj i przedwczoraj. Najładniejszy fant Zbigniewa to jest Czacha. To jest fajny fant. To jest dzisiaj numer 1 u ciebie. No i telefon z poprzednich wypadów, gdzie nie chodziłem, nie nagrywałem, ale jest w najlepszym stanie. No ci powiem, że trzeszczy. Odyna fanty dzisiejsze. Miedziana żaróweczka. Tylko ten kawałek pierścionka aluminiowego się trafił. Aluminium, ale ciężkie jak na alu. Ale ja bym... Nie wiem, może i srebro, nie wiem, nie powiem ci. Ja ci też poświecę. Ja bym obstawiał, że ma punce, ale... Bo ma dźwięk inny, wiesz? Ma dźwięk inny. No czekaj, sprawdzimy. Aluminium. Tu mamy aluminium. Tu. No ale weź też pod uwagę to, że... Inny klank ma w ogóle, nie? No inny klank ma i wagę, no ale... Kiwie, może srebro. Jak chcesz wyrzucić... No. Klucz! Tak no jest. I w zasadzie to PRL-e. PRL-e. No. Najbardziej mnie tu porajcowała, ale gdzie ona jest, to ja już teraz nie powiem. Miałem piątkę taką, tylko że tą małą. Z aluminium. Aha, miałeś te 90 tylko, lata. Tylko, że ja ją tam gdzieś... O, tu jest. Jest. A taka, no to się zbierało do puszek od faksa kiedyś. Takie monety. No. No i łyżka i telefon. No. No łyżka i Motorola. Odyna na powrocie na brzeg. U mnie Nokia. Bez tyłu. Z tych lepszych fantów. To wszystko mam co Zbigniew i Odyn, ale z tych lepszych to plakietka, srebrny kolczyk i pierścień Atlantów Zegły. Zegły. I to na tyle. Zegły. Także my planujemy jakiś wypad na weekend. Pozdrawiamy i do następnego. Słychać jak trzeszcz. Patrzcie, że ona nie ma baterii, nie? Nokia żyje. Podrzała w łodzi, ale przeżyła. Niezłe. To słychać normalnie trzaski. Przedtem nawet litera N się pokazała na ekranie.